Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Assassin's Creed Liberation i kontynuujemy nasze polowanie na McCandala, znaczy właściwie fałszywego McCandala, typa, który się podaje za dawnego mentora, naszego mentora i pomaga nam w tym Liz, czyli no lokalna tutaj przemytniczka, która po prostu zna okolice, oszczędzić niewinnych. No dobra. Still in one piece, I see. What did you find? A letter from the coward Macandal. He's preparing a ceremony. Voodoo? Yes, but to what end? Power? What other end is there? Show him you've got the spirits at your back, especially the mean ones, and people do most anything you say. There's your real magic. It's that way, well hidden in the trees. Wait, I recognize those men. They're escaped slaves, hired from Saint-Danger. The shantytown? Oui, though it barely deserves the name. A cramped, miserable place. The men I saw at your camp, they were from Saint-Danger? Oui. Roussillon wasn't too happy when I hired them, but he got used to the idea. Please, you can't hurt them. It goes without saying. Best of luck, then. Go. I'll be at the office if you need me. Okej. Zabij tylko akolitę. Da się zrobić. Tylko chcę biec na to drzewo. Chcę biec na to drzewo. Dziękuję. A, to i tak mam zejść na dół. Bez sensu. Okej, śledź akolitę, dopóki nie dotrze do ustronnego miejsca. Aha, czyli mał go nie zabijać szybko. Dobra, przyznaję, że przed chwilą nie spojrzałem w ogóle na polecenie, po prostu go zabijam od razu. A tu okazuje się, że mam go oszczędzić przez jakiś czas przynajmniej. Bez sensu. Znaczy, no dobra, bo mam nie dać się w walkę i nie mordować innych. Kurde. Więc może to jakiś sens ma. Oho. Kurde, Avelin, błagam. Nie, naprawdę. Poruszanie się tu jest miejscami okropne. Hello. I mamy zupis w skrzynie, w porządku. Faithful acolyte, preparations are complete. Our ceremony will take place on the eve of Saint John. Assemble my followers. Okej. Wróć do kryjówki przemytników. Dobra. Czy jest to jest punkt synchronizacyjny może jeszcze? To bym sobie zrobił jak od razu. Jest, ale w tamtą stronę. W ogóle jak wielkie te bagna jeszcze są. No tutaj kawałek, trochę skrzyń. No dobra. Jakoś niespecjalnie to jest obszerne jednak. Może i na szczęście. Ups. Jak mówiłam, nienawidzę quick time eventów. Bardzo nienawidzę quick time eventów. Quick time eventy to zło. Oskurować go nie mogę, czy coś. W sumie, nie wiem, z aligatora coś przydatne byłoby? Znaczy, no w sumie skóra. Ale nie, tutaj nie ma takiej opcji. No cóż. No jednak, jak powtarzam to w sumie co trochę, to ten asasyn jest ograniczony. Uproszczony i tak dalej. Znaczy on tak po prostu stoi, nie wiem, gdzieś tak w rozkroku troszkę między, powiedzmy, dwójką a trójką. Można chyba tak powiedzieć. Mhm.
He has balls of steel. Et puis? Where is Elise? My company doesn't satisfy you? Oh, I am hurt. Pray, tell me what you found. I'm as good a confidant as the lady, I swear. It's not a confidant I need, but an informant. Macandal is holding a ceremony on St. John's Eve tonight, but I don't know where. I know who can help, and you can help me in return. There's a witch doctor in Saint-Danger, the eyes and ears of the bayou. I sent Elise to him with supplies, but she forgot this. So hard to find honest criminal help these days. Give him this. With his trust, the secrets of the bayou will be yours. Thank you. By the by, come back when you are done. I have a job or two that could use a woman of your caliber. And some work as well. Aha. Okej. Okay. Dobra, gdzie mam się udać konkretnie? No, aż tutaj. Dobra. No to kawałek. W takim razie... No, przebiegniemy się. Na szczęście... Te lokacje też wielkie nie są. To jest synchronizuję sobie po drodze punkt. A potem to ten drugi, a potem pójdę sobie już do zadania spokojnie. W takiej kolejności mniej więcej. O, kurde, tu miałem wejście. Na drzewa. No okej. Okay. Na górę, Ewelin. Dobra, tu przeszkocz. Teraz tu. Dziękuję. Teraz tutaj. Ach. Ewelin. Błagam cię. Dziękuję. Naprawdę, nie utrudniajmy sobie życia. Ty mi, ja tobie i wszyscy będą zadowoleni. Ja postaram się nie lamić, ty nie rób dziwnych rzeczy podczas biegania i będzie w porządku. A. Tak. Czyli no to już wiemy, w którym miejscu znajdziemy tego... tą podróbkę mentora. Ponieważ po prostu nie możemy tam wejść teraz. Tak. A, dzięki Gro za tą informację. W takim razie ten punkt musimy zostawić chwilowo. A od razu zajmiemy się tym tutaj. Nie no, ale ogólnie całkiem obszerne te bagna też są. Nawet. Tylko ci samotni strażnicy chodzący po bagnach są kompletnie bez sensu. Przecież, kurde, ktokolwiek może ich zabić sekundę i nikt nie dowie o ich śmierci tak naprawdę. Nie wiem, jakby chodzili grupkami albo coś takiego. Kurde, przecież w... Trójce Asasyna, nawet jak było to pogranicze, to tam strażnicy podróżowali patrolami i tam no, miało to sens. A tutaj po prostu pojedynczy ziomkowie sobie chodzą po bagnach i nie wiadomo po co, przecież jak ktoś będzie chciał ich zabić, to ich zabije od razu. No. No, Ewelin, tutaj. Dziękuję. Okej. Tu skrzynka gdzieś jest. Tylko gdzie? W środku, tylko jak tam wejść? A od góry?
Boże. Nie. Tędy nie, tędy nie. No to dobra, na górę trzeba wejść. Albo i nie. Dobra. Nie wiem, jaki sens miało to, co zrobiłam. Tak, tu nie wejdę. Tu nie wejdę. Serio zostawili skrzynkę, do której nie da się wejść? Chodź chwila. Aha, ja tu... nie ogarniam. Nie ogarniam, co tutaj kierowało... Jaki był ich zamysł, kiedy to robili? Może tu? Nie. Avelyn, nie zabij się. Błagam cię. Dobra, zostawiamy to. Nie mam pojęcia, jak to mało to ogarnąć. Idziemy dalej po prostu. Aligator w pobliżu. A to pal z nim. Kurde! Jeśli nie zagryzę nikogo do końca tej gry, to będzie cud. A zagryźć mogę go przez denerwujące sterowanie, które robi co chce. Dobra. Idziemy sobie tu, potem ogarnę Nahora. A potem kupca z bronią. Czy może najpierw kupca z bronią? Avelyn! Naprawdę, nie musisz rzucać w każde siano, jakie zauważysz. No wiem, że też z single i tak dalej, to tradycja. Ale bez przesady. Sam się znaleźć tu wejść na górę. Okej. No dobra, już jakieś bardziej udziwnione drzewo wyraźnie. Tutaj. Nie spadnij, błagam cię. Good. Jak na razie idzie w porządku. Ja się przestraszyłem, że spadnie z tego. Albo z tego. Dobra, chwila, jak tutaj mam wejść. Tu? Okej. Teraz podejrzewam, że tu. Najgorsze jest to, że z tych drzew bardzo łatwo się ześliznąć tak naprawdę. To jest denerwujące. Tutaj i tu. Uff, jeju, udało się. Wow. Nie widzę czegoś takiego. Ja się męczę, ważę na punkt synchronizacyjny. Mamy tu krawca, mamy cholera wie co, zaraz zobaczymy. Nie wejdźmy do tego miasta. Miasta, wioski, osady, cokolwiek. Zobaczmy, co tu mamy tak naprawdę. Sklep z bronią konkurenta. Aha. Czyli co, jak konkurenta? Czyli, że tutaj nie mogę kupić, czy co? Czy drożej? Zaraz zobaczymy. Broń lekka, mam ciągle tylko maczetę, broń standardowa. No to jakiś wybór jest. Drogie jak cholera. Dobra, zostawimy to na razie.
Skoro konkurent, to nie będziemy tutaj kupować. A na razie... A bym sobie tutaj wykupiła tą... przebieralnię, bo czemu nie? Tylko 500 kosztuje mi to. Good. No i chodźmy tutaj do Elis i naszego znachora. Elis! Aveline! Does Macandal still live? He's holding a ceremony tonight. Venerable one, I bring supplies from Roussillon. Thank you. This Macandal is a dark influence over the people of Sandanje. If you can stop him, I will help. Yes. His shadow emanates from the shore of Lake Pontchartrain. He has a poison in his possession, from which you will not recover if stung. I will give you the antidote, but it will not stop the poison, only limit its damage. Time is short. You must take this now. I've had worse, I think. Thank you. We'll strike tonight. I'll disguise myself as a slave, so that I'm invisible to Macandal's followers. I'll be ready when you are. St. John won't know what hit him. Okay. Wiecie, tak myślałem, że w pierwszej chwili będzie to trucizna, po prostu. Ale jednak nie. Znaczy, nie wiadomo jeszcze w sumie. Może być opóźnione działanie, albo coś takiego. Dobra, przebierzmy się za niewolnicę. I wracamy do Elis. How long have you been working in Roussillon? Years. Is he your... well... Oh, oh, God, no. No, no, don't get me wrong. I plucked my eye out for him. But I wouldn't bet the lech if he were the last man in Nouvelle-France. How do you know him? Tous... Roussillon saved my life once, long ago. I figured I owed him, so I helped him expand his business. The old devil showed me a few tricks, too. Taught me his trade, if you will. Of course, I do all the work. Hmm. Well, here it is. The realm of the dead. I'm in it. No. Good on your word. Fear not, senor. I was trained by... I know only too well who your master was, Baptiste. Just remember where your loyalties lie. I shall not fail you. See that you don't. My faithful acolytes, stand ready. The time of our ritual is now. Okej. Okay. Wykonaj podwójne zabójstwo. No dobra, nie zwracają na mnie uwagi. Na nią też. W sumie nie wiem czemu na nią nie zwracają uwagi, ale niech będzie. Chciałem ich obu zabić. Bez sensu. Dobra. Jeszcze raz. Co ja mogę górą iść? To ma większy sens.
No, myślałem, że mnie po prostu nie przypuszczą i stwierdziłem, że zabiję obu naraz. No to dupa. Dobra, ona sobie daje radę po drzewach. W miarę. Good. Tam strażnik. Ten musiał spaść. Ale chyba do wody wyleciał, okej. Okay. What happened here? Nic, śpi. Wymordowałam wszystkich. Prawie. I'll approach from the far side and create a distraction. Wait for it before you move. Oui, oui, mon capitaine. Właściwie, czemu to oni nie strzelili po prostu? Ah, your blowpipe. A beautiful weapon. One of the finest I ever made. I remember the day that coward Agathe stole it. Fitting he should remain too spineless to face me. But I have captured his pawn. Now he will be forced from hiding. How do you know Agathe? So he is here, as I suspected. Agathe was my disciple once, if not for that thieving woman. Who are you really? The true Macandal burned at the stake. I see. You know your history. Very well. François Macandal was my mentor, and an assassin, but he failed. She betrayed us, and he died. I won't make that mistake before I carry out his life's destiny. Aha. The poison fails. Widzenia? Precise. My treacherous brother has trained her well, but she will not interfere with our plans. Ojej. Kurde, czemu ja walczę tym toporkiem? Nie, ja chcę ukryte ostrza. Dziękuję. Do widzenia. Ktoś jeszcze? Gin. Kurde, mordowani za pomocą ukryte oszczenia, które trwa czasem. Ja muszę wrócić do... Ojej. Do tej maczety. Bo tym go po prostu nie zabiję. A no, musimy do tego wrócić. Gini w końcu.
Okej, okay, udało się. Then I will take care of you myself. The ceremony will go on. You cannot stop it. Mówisz? When I am done with you, I will destroy your mentor. No dobra, ja przejdę na ukryte ostrza. Nie idzie to dobrze. Idzie bardzo źle. A, run. Okej. Zepsuł się dźwięk. Okej. Obywatel E? O co chodzi teraz? Okej. O co chodzi? Daj, nie mam dźwięku. Nie wiem, co się zepsuło. O, tutaj afisz gdzieś jest. Powinien być. Dobra, wiecie co? W takim razie to jest zakończył ten odcinek, bo i tak coś jest wyraźnie tak z grą. Nie wiem, czemu znowu się odpaliła taka scenka, choć ona chyba lekko się różni od tej wstępnej, tej samej. Nie mam pojęcia, co się stało tak naprawdę. Dobra, pozdrawiam tę afiszę na koniec odcinka. I tutaj podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i oczywiście zapraszam was do kolejnych filmów z Assassin's Creed Liberation. Bye bye.